szczęśliwi emeryci. Chciałbym rozpocząć naszą dyskusję, nasz panel dyskusyjny od nakreślenia historii i historii Kościoła oraz chrześcijaństwa w Chinach przed 1949 i 1957 rokiem. I chciałbym tutaj zadać pierwsze pytanie do pana profesora. Jak wyglądała sytuacja katolików w Chinach przed 1949 rokiem? Czy posiadali oni pełną niezależność od władzy, czy też nie? I czy mógłby pan profesor nakreślić nam historię Kościoła w całej Azji, ale przede wszystkim w Chinach? I ostatnie pytanie, czy w XVI wieku jezuici mieli rację, powiedząc, że po chińsku, a nie po łacinie? Wiem, że tutaj dochodziło do wszelkich dyskusji, zarówno w Chinach, jak i w Watykanie. Szanowni Państwo, no nic nie trzeba nakreślić historię chrześcijaństwa w Chinach, zwłaszcza w wypowiedzi pięciominutowej. Wszak, prawda, Chiny są większe od Europy, prawda, liczą sobie 4000 lat dziejów, co najmniej, prawda, a chrześcijaństwo tylko o połowę krócej. Ale w zasadzie, prawda, tak jak nie wiemy dokładnie, kiedy, jakimi etapami było chrystianizowane nawet cesarstwo rzymskie, gdzie jest bardzo przyjazne historykom cywilizacja, ponieważ znaczną część swoich dokonań ryli w kamieniu, mowa o Rzymianach. To jeszcze gorzej oczywiście jest z Azją. Trudno powiedzieć, być może już w wieku VI, za czasów Justyniana Wielkiego, peryferia cesarstwa były penetrowane przez chrześcijan. Natomiast na pewno w wieku VII dotarli tam Nestorianie. Nestorianie to jest taki odłam chrześcijaństwa twierdzący, że Chrystus miał dwie różne natury, boską i ludzką, które się ze sobą nie mieszały. W ogóle odłam chrześcijaństwa, który miał fantastyczne, choć niestety tylko czasowe osiągnięcia w penetracji Azji. Wiadomo, że w tym wieku VII z całą pewnością Nestorianie już w Chinach byli, że od czasu do czasu mieli sukcesy nawet na dworze cesarskim, aż mniej więcej do X wieku, kiedy zmiana dynastii spowodowała rozmaite perturbacje, ale w pełni jasne to dla nas nie jest, dlatego że po prostu zabrakło świadectw. Potem mamy nowy przypływ w czasach mongolskich. To Marco Polo, to Han Kubiłaj, który podobno wedle jednej z wersji był synem Nestorianki, a więc chrześcijanki. Wiemy o ten temat o tyle więcej, że po raz pierwszy i ostatni przed czasami nowożytnymi no istniał korytarz do Europy. Mongołowie do nas też niezupełnie pokojowymi sposobami się dostali i można było, prawda, nawiązać z Chinami łączność. Wtedy kreowano arcybiskupstwo, w Pekinie jest zwanym wtedy Han Bałykiem i to wszystko wygasło. Prawdopodobnie dlatego, że gdy Chińczycy pozbyli się Mongołów, to identyfikowano z nimi konwertytów, ale są pogłoski, to dla ciekawych, prawda, że takie ostatnie izolowane ogniska nestorianizmu, oczywiście nie w Chinach właściwych, ale w Mongolii, no, wysychały aż do XVIII, może nawet do XIX wieku, ale to już nie miało nic wspólnego z tą historią bliższą naszym czasom. Tutaj pytanie od końca na pytanie pana redaktora. Rzeczywiście pojawiają się, prawda, chrześcijanie na nowo wraz z Portugalczykami, którzy zapuszczają tam wątpliwe korzenie. Jednym z nich trwalszym jest portugalska enklawa Macau. To jest maleńki obszar porównywalny z państwem miastem watykańskim. I tu rzeczywiście mamy owocną działalność jezuitów, spór o tak zwane chińskie ryty. Tutaj zapewne, prawda, mój kolega siedzący po lewej byłby lepszy ode mnie, ale problem w największym skrócie brzmiał tak, prawda, czy oddać pewne chrześcijańskie pojęcia łącznie z Bogiem Stwórcą chińskimi terminami, które są już znane miejscowym, ale mogą się roztopić, prawda, i być używane do zupełnie innych bytów, niż my to przywykliśmy, czy też wymyślić, rozpocząć terminy zupełnie odrębne, które mogą być dla miejscowych najzupełniej w świecie niezrozumiałe. To trochę tak, prawda, jak dzisiejszy spór, złe to porównanie, ale jakieś, prawda, nam daje do pojęcia, czy Boga Ojca można nazywać Allah, prawda, w języku arabskim, bo to słowo znaczy w języku arabskim Bóg i nic więcej. Jest spór rzeczywiście między stolicą apostolską
a między jezuitami, a ściślej między ich zwolennikami, a przeciwnikami. Początkowo mówi się tak, mogą być chińskie ryty, można być jednocześnie chrześcijaninem i konfucjanistą. Tak twierdzi papież, prawda, Klemens IX. To są lata 60. wieku XVII. Na początku wieku XVIII zły wiatr dla jezuitów powiał w Rzymie. Mówi się, że nie i chrystianizacja w znacznym stopniu została zastopowana, aczkolwiek były też inne, bardziej przyziemne powody. Nie będziemy prowadzić całej tego wywodu chronologicznie. Powiedzmy jedynie tak, że w roku 1949 Kościół katolicki w Chinach miał ustabilizowaną pozycję, miał najliczniejszą liczbę wiernych spośród wszystkich kościołów chrześcijańskich. Liczby są sporne. W każdym razie około 3 milionów wiernych. Protestantów było 3 razy mniej, ale byli prężniejsi, prowadzili szkolnictwo ponadpodstawowe, prowadzili uniwersytety. Było około 20 metropolitów, prawda? Było jeszcze więcej diecezji, prawda? Wszystko to funkcjonowało nieźle. W roku 1942, w czasie wojny, nawiązane są oficjalne stosunki między Republiką Chińską a Stolicą Apostolską. Głowa państwa chińskiego, ten człowiek zwany jest w Polsce tradycyjnie Chiang Kai-shekiem, niech tak będzie, był chrześcijaninem, aczkolwiek nie katolikiem, był metodystą, nawrócił się na chrześcijaństwo, ale dopiero na Tajwanie. Wszystko wygląda bardzo obiecująco. No i nadchodzi przejęcie władzy. Przepraszam, ja bym pozwolił sobie w jednej sprawie jeszcze uzupełnić, żeby mieć taki pełniejszy obraz odnośnie tej o niezależności tego kościoła w Chinach. Bo problemem kościoła rzymskokatolickiego w Chinach było to, iż był on zależny od Francji w dużej mierze. Francja ogłosiła się protektorką kościoła katolickiego, protektorką katolików w Chinach i często z Watykanem się przepychała na temat tego, kto jakie w tych Chinach prawa ma mieć. I to było tak, iż kolejni papieże pragnęli ustanowić oficjalne relacje między Watykanem a rządami chińskimi kolejnymi, natomiast Francja ciągle to blokowała. I to też była taka pewna walka wewnętrzna. Tak, to takie. Przyfadno, aczkolwiek od czasu Ludwika Świętego Francja posiadała mniej lub bardziej oficjalne zwierzchnictwo nad prawo do opieki nad chrześcijanami na całym wschodzie. I był to problem tak Imperium Osmańskiego, jak i państwa szachów, jak i wreszcie Indii Brytyjskich. Paradoks polegał na tym, że Francja przynajmniej, prawda, od upadku Napoleona III była państwem laickim, co jednak bynajmniej pretensji republiki do sterowania chrześcijanami na wschodzie nie powstrzymywał. No, a jeszcze do tego bym dodał drugi taki potencjalny wewnętrzny konflikt wewnątrz kościoła katolickiego, żebyśmy zobaczyli. Mianowicie o to, kto ma w tym kościele rządzić. Ponieważ gdy popatrzymy na statystyki na temat duchowych katolickich w XIX wieku w połowie, ilość księży chińskich i zagranicznych była podobna, ale biskupów katolickich pochodzenia chińskiego aż do lat 20. nie było. No i to też była kwestia blokowania tych ordynacji potencjalnych przez Francję i przez interesy takie kolonialne. Tak, także też było pewne napięcie. Ale zanim jeszcze przejdę do pytania do pana dyrektora, chciałbym pana dyrektora zapytać o ruch, o filozofię konfucjańską, o której pan profesor wspomniał. Bo niektórzy zauważają, że po Europie to właśnie Azja jest tak dobrym grudnem dla chrześcijaństwa, właśnie przez myśl konfucjańską. Człowiek jest tam podobno postrzegany jako część ogółu, najważniejsze jest społeczeństwo, jak później jednostka. Przepraszam, ale mówi pan o najmniej schrystianizowanym kontynencie ze wszystkich, tak. Więc wobec tego ta pożyteczna gleba, no może być dyskusyjna. Dyskusyjna? Do tego nawiążę pod koniec naszego spotkania. Ale chciałem się spytać właśnie pana doktora, bo wiem, że mówi pan fluent po chińsku i wie pan, co tutaj, jeśli chodzi o chińskie mniej więcej, czy to prawda, czy nie?
Powiedziałbym tak, większość takich znanych chińskich konwertytów, jak na przykład Lu Zhengxiang, który był kiedyś ministrem spraw zagranicznych, a skończył jako mnich benedyktyński, nawet przeor zakonu benedyktyńskiej, tak? I Wu Jingxiong, taki, który był Chińczyk też ważny, był dyplomatą, sędzią. Oni wszyscy podkreślali pewne wspólne wartości, jakie umieli odnajdować w konfucjanizmie i w religii chrześcijańskiej. Jednakże myślę, że sprawa jest bardziej skomplikowana. Sądzę, że to nie jest tak, iż jakieś kultury są zupełnie z zasady niewrażliwe na chrześcijaństwo. Jeżeli wierzymy, że religia chrześcijańska jest religią uniwersalną, no to w większości kultur jakieś elementy wspólne możemy znaleźć. Oczywiście możemy też znaleźć elementy z chrześcijaństwem sprzeczne. I teraz tylko problem, jak to robić i kto to ma robić. I sądzę, że najważniejszą taką zasadą, za którą bym się opowiadał, to jest to, żeby robili to ludzie, którzy tą kulturę własną najlepiej znają. Czyli najlepiej, żeby to robili nawróceni ludzie, którzy się nawrócili na chrześcijaństwo danej kultury i żeby oni sami tutaj tą kulturę najlepiej potrafili zidentyfikować, przereinterpretować i dopasować do chrześcijaństwa, tak? No bo to nie jest tak, że filozofia grecka też od początku pasowała do chrześcijaństwa. Też był długi etap chrystianizacji i łączenia. To samo można zrobić potencjalnie z kulturą chińską. Jeśli mogę tutaj jeden przypomnieć mikrofon, to będę korzystać. W Chinach dodatkowo, że relacje między stolicą apostolską Chinami bywały i dalej są dość skomplikowane. Pierwsze porozumienie zawarto 22 września 2018 roku i porozumienie miało regulować procedurę dysygnowania nowych biskupów na obszarze Chińskiej Republiki Ludowej w sposób odmienny od tego, w jaki funkcjonuje w innych krajach. Czy mógłbym przybliżyć ten temat i to, jak później się to potoczyło? No prawda, byliby lepsi eksperci, tym, że w tej kwestii zajmują się Chinami na co dzień. Jeżeli pan pozwoli, zaraz o tym powiem, ale jeszcze mała taka uwaga do tej kwestii dyskutowanej dotyczącej języka liturgicznego. Ja nie chcę wchodzić w to, jaka ta dyskusja przebiegała, ale widzimy, że Kościół rzeczywiście po wiekach zmienił jednak to swoje podejście i pozwala dzisiaj na kreowanie liturgii w językach narodowych. I tylko jedna uwaga, jakie to generuje w praktyce problemy? No bo weźmy chociażby pojęcie miłości. Jeżeli ten język jest łaciński, to jego suwerennym jest Kościół, bo po łacinie mówi. To jest język wyłącznie Kościoła, to znaczy Kościół ma wyłączną moc definiowania pojęć. No bo oczywiście język łaciński ma swój bagaż semantyczny związany z tą kulturą klasyczną, ale jednak na przestrzeni kilku wieków to Kościół by też go sam płaszczył i zdobył nad nim zupełne panowanie. Natomiast jeżeli mamy język narodowy, chiński, jakikolwiek inny, no to nie Kościół definiuje treść wewnętrzną tych pojęć. I teraz, jeżeli Państwo słyszą w Kościele, że Bóg nas kocha, to muszą Państwo tak naprawdę odrywać kościelne rozumienie pojęcia miłości od tego rozumienia, które serwuje współczesna kultura. To jest już poważny problem i może doprowadzić do bardzo poważnych kłopotów, w tym do rozwoju różnego rodzaju herezji. Także powiedziałbym, ta decyzja wtedy papieska, żeby ostatecznie nie godzić się na liturgię w języku chińskim, nawet jeżeli mogła być kontrowersyjna, wydaje się być może opatrznościowa. Widzimy teraz, jakie są z tym problemy. Natomiast gdy idzie o to porozumienie zawarte w roku 18, to tak, on został już przedłużony dwukrotnie w roku 2020-2022. Nie znamy jego treści, bo jest tajne. Więc możemy oczywiście tylko spekulować, ta treść jest tajna. Mi się wydaje to ciekawe zastanowienie się, dlaczego w ogóle to porozumienie zostało zawarte. Wydaje się, że oczywiście mieliśmy już wiele prób za pontyfikatu Jana Pawła II, z jakimś porozumieniem się z Chinami, za pontyfikatu Benedykta XVI. Ale za pontyfikatu papieża Franciszka dochodzi jeszcze jeden szczególny motyw, który wcześniej przynajmniej w tej skali nie występował, to znaczy antyamerykanizm. Ponieważ papież Franciszek stara się rozgrywać Chiny przeciwko Stanom Zjednoczonym, zwłaszcza najpierw za prezydenturę Donalda Trumpa, a teraz od czasu wojny na Ukrainie. Bo Państwo pewnie pamiętają, jak za prezydentury Bidena w tym początkowym okresie ta współpraca między Stolicą Apostolską a Ameryką była dosyć istotna, dosyć silna. Papież spotykał się z Bidenem, dopuszczał go do komunii, aborcja, wszystkie te sprawy, ale nagle zaczęła się wojna na Ukrainie, to się skończyło. To się skończyło, bo papież nie wspiera amerykańskiego, no nie wiem, supremacjonizmu, jakbyśmy tego nie określili, jako Argentyńczyk jest niechętny Stanom Zjednoczonym, nawet skrajnie niechętny, i Chiny są dla niego, powiedziałbym, pewnym
lewarem w polityce watykańskiej przeciwko Ameryce, podobnie jak Rosja. Podobnie jak Rosja, dlatego papież się tak różne upony w stosunku do Rosji nie też czyni. Polityka chińska została, tak mówią watykaniści, to nie jest moja idea, tak jak to pisze Sandro Magister, to że panowie będą mieli na ten temat większą wiedzę, ale polityka chińska, stolicy apostolskiej, została oddana de facto w ręce z jednej strony sekretariatu stanu, prawda? No bo kardynał Pietro Parolin jest architektem tego porozumienia z Chinami, ale coraz więcej ma tam do powiedzenia, tak mówi Sandro Magister, wspólnota Sant'Egidio, świętego Egidio, którą kieruje Andrea Riccardi. Człowiek, który po wojnie na Ukrainie zaproponował, żeby Kijów był miastem otwartym, open city, czyli żeby Rosjanie weszli do Kijowa, zajęli sobie Kijów i zamiast za tego po prostu nie zniszczyli. To była jego pierwsza propozycja. Druga propozycja Riccardiego była taka, żeby ustanowić w Europie nowy porządek bezpieczeństwa, który powiąże ze sobą interesy niemieckie, rosyjskie, tak żeby no, zapanowało de facto takie niemiecko rosyjski kondominium w Europie. Riccardi jest przy tym strasznie antypolski. Po prostu nie lubi Polaków. W ostatniej książce, która wyszła, Kościół płonie, tak się ona nazywa, napisze nawet o polskim antysemityzmie. Wygląda też papieża Franciszka ze zbyt konserwatywnego. Nie uważam papieża Franciszka ze zbyt konserwatywnego. To znaczy, taka jest ta propaganda, ponieważ Riccardi gra na papiestwo kardynała Matteo Zuppiego, więc musi być trochę bardziej konserwatywny, bo wszyscy mają dosyć liberalnego skrętu obecnego pontyfikatu, więc jest szansa, że nowy papież będzie trochę bardziej centrowy. Dlatego Riccardi gra w tę stronę, żeby zwiększyć szansę Matteo Zuppiego. Tak to też oceniam wątkanie, taka jest mała zależność, nie możemy dyskutować, jasne. Ale wracając do tej kwestii chińskiej. Proszę zwrócić uwagę, niedawno przecież papież Franciszek wydał adhortację apostolską Laudate Deum poświęconą kwestiom ekologicznym. To była tak naprawdę adhortacja napisana na ten ostatni szczyt klimatyczny, który się niedawno zakończył. I tam pojawia się skrajnie antyamerykański wątek. Na samym końcu tej adhortacji, to jest zwykle czytałem początek i koniec, odczytamy, cytuję z pamięci, no gdyby to cały świat emitował tyle, co Ameryka, to byłoby strasznie, a spójrzcie na Chiny. Tam emisja do wszystkich gazów cieplarnianych jest wyraźnie mniejsza niż w Stanach Zjednoczonych, prawda? Taki antyamerykański szybki. A w Sudanie jeszcze mniejsze, o tym rzeczywiście pisze, ale i tak dużo tam się pojawiają te Chiny. Pokazuje właśnie, jak papież Franciszek stara się wykorzystać Chiny w swojej, nie powiem prywatnej, ale jednak trochę motywowanej argentyńskim nacjonalizmem krucjacie przeciwko Stanom Zjednoczonym. To niestety jest mocno widoczne. Także tyle o tym mogę powiedzieć, a nie chcę wchodzić na szczegóły, jak to porozumienie jest rzeczywiście realizowane, no bo tutaj trzeba mieć specyficzną wiedzę dotyczącą funkcjonowania kościoła w Chinach, to na pewno profesor i pan doktor będą o wiele lepiej wiedzieć niż ja. Ja bym chciał tylko jedną rzecz uzupełnić, bo najważniejsze w tym sporze o ryty chińskie nie były kwestie językowe, tylko kwestie oddawania czci przodkom. Więc oddawanie czci przodkom to jest jeden z najważniejszych obowiązków, jaki spoczywa na człowieku w tradycyjnej kulturze chińskiej. Rodzice byli tam wręcz ubóstwiani, tak? I chodziło o to, żeby rodzicom, kiedy żyją, służyć wedle zasad, kiedy umrą, składać im ofiary i według właściwych zasad, tak? I jeżeli chodzi o elity intelektualne, takich konfucjańskich urzędników, z którymi sobie ci jezuici rozmawiali, no to oni często nie wierzyli w jakieś tam życie pozagrobowe, tylko uważali, że to składanie ofiar duchom przodków jest takim obowiązkiem moralnym człowieka, tak? Natomiast ten prosty lud to niekoniecznie już miał takie poglądy jak ci urzędnicy, tylko się bali zemsty ze strony duchów przodków, jeżeli te ofiar nie będą składać. Natomiast niezależnie od tego, jakie kto by miał poglądy na temat życia po śmierci i tak dalej, to wszyscy się zgadzali co do tego, że składanie ofiar przodkom jest takim jednym z najważniejszych obowiązków moralnych człowieka. I chrześcijanie, którzy tego nie robili, wyglądali w oczach społeczeństwa chińskiego jako ludzie skrajnie niemoralni. I ten konflikt został rozwiązany właściwie wtedy, kiedy się już tym przestano przejmować w Chinach, bo już były inne problemy. I kiedy papież zezwolił na tak zwane ryty chińskie, tak? Zezwolił na oddawanie czci przodkom pod warunkiem, że to nie będzie rozumiane jako akt religijny ostatecznie, już w XX wieku, 8 grudnia 1939 roku, jeśli dobrze pamiętam, ale mogę się tutaj mylić. Na Chiny to nie wywarło takiego dużego wpływu, ale zobaczą Państwo ten wpływ na przykład wśród katolików wietnamskich. Jak Państwo pójdą do katolickiego wietnamskiego domu, to często zauważą Państwo ołtarzy, gdzie jest zdjęcie taty, mamy, czy dziadka i babci
I jeszcze krzyżyk, figurka Matki Boskiej, tak? I to właśnie jest taki przykład stopnia azjatyckiego zintegrowania, można powiedzieć, oddawania czci zmarłym przodkom z wiarą chrześcijańską, tak? Na ile tutaj to jest poprawne, ortodoksyjne, to się nie będę wypowiadał. Ja już oddaję mikrofon, tylko jedna taka uwaga, raczej porównanie Państwu zobaczą z tego, co mówi Pan Doktor. Dokładnie ta sama dyskusja nie jest dzisiaj prowadzona w stosunku do Indii w Amazonii, prawda? Gdzie nawet został już wybudowany, budowa jeszcze trwa, chodził z dziurą w dachu po to, żeby przodkowie, duchy przodków mogły przez tę dziurę schodzić podczas liturgii i jakoś tam towarzyszyć wszystkim zebranym. To jest oczywiście za aprobatą lokalnych episkopatów, to akurat Brazylia i wszystkie te struktury synodalne. Więc ta dyskusja niejako powróciła na dzisiaj w innym kontekście. To gdzie jest granica przy ewangelizacji kultury, czy indoktrynacji wiary? Na ile możemy pozwolić przy ewangelizacji kultury? Ja bym podał przykład tego, kiedy ta granica została przekroczona w Chinach. Jeżeli mówimy o Kościele Wschodu, bo w moim zdaniem to nie jest słuszne nazywanie go Kościołem Nestoriańskim, zwłaszcza, że on sam siebie nazywa zawsze Kościołem Wschodu, natomiast jego teologia niekoniecznie jest taka, jak oskarżano Nestoriusza samego, tak? Raczej to są sprawy bardziej skomplikowane, w które nie chcę wchodzić. W każdym razie Kościół Wschodu przyjął taki sposób adoptowania się do kultury chińskiej, że zostały po nim na przykład tak zwane sutry jezusowe, tak? Czyli takie teksty odnalezione w jaskiniach Dongguanwu, w których Jezus naucza o reinkarnacji, których aniołowie nazywali są bodhisattwami. Bodhisattwy to są istoty z religii buddyjskiej, takie, które ślubowały odradzać się świadomie celu wyzwolenia wszystkich czujących istot z koła odradzania się i cierpienia i tak dalej. Samo słowo Bóg zostało przetłumaczone jako słowo Buddha i tak dalej, i tak dalej. To już jest takie pewne, wydaje mi się, przekroczenie granicy, ale jest to też jakiś ciekawy przyczynek do dyskusji. Ja bym się zgodził z moimi obydwoma przedmówcami, przynajmniej z niektórymi wątkami, tylko może warto zaakcentować jeszcze coś innego, co dlaczego nie ma oczywiście sporu, ale to powinno być wyraźnie powiedziane. Otóż według definicji religii w naszym rozumieniu, konfucjanizm oczywiście religią nie jest i dlatego konfucjanista może, jeżeli chce oczywiście, zostać chrześcijaninem, nie potrzebując się wyrzec swojego dotychczasowego dziedzictwa, podczas gdy w wypadku muzułmanina, prawda, w wypadku Żyda jest to niemożliwe. Nie można być jednocześnie muzułmaninem, prawda, i chrześcijaninem. Tutaj rzeczywiście tak. I znana oczywiście złośliwa anegdota o tym, prawda, kiedy przychodzący na cmentarz Chińczyk zostawia dla swoich zmarłych miseczki z ryżem, a chrześcijanin się go pyta, kiedy twoi zmarli przychodzą zjadać, prawda, to wszystko, odpowiedź mi, że no to ładnie wtedy, kiedy twoi zmarli przychodzą wąchać kwiaty, które z sobą przyniosłeś. Czyli oczywiście tutaj sporu nie ma. Spór był gdzie indziej, prawda? Był na przykład spór tak zwane ryty malabarskie. Był spór o tym, co się działo w Indiach, że jeżeli, prawda, kapłan chrześcijański występuje już, prawda, w tamtejszych szatach i podaje komunię świętą członkom innych kast, zwłaszcza niedotykalnych, na długich kijach, żeby się nimi nie zetknąć i żeby nie ulec skalaniu, to czy to jest jeszcze chrześcijaństwo? W moim przekonaniu oczywiście nie, bo to oczywiście grzebie fundamentalną zasadę, że nie ma już Greka ani Żyda, że jesteśmy czymś odmiennym. Natomiast chciałbym przejść do tego, co Pan tutaj powiedział. Oczywiście jest to niewątpliwa prawda. My często słyszymy informację z pozoru jak najzupełniej słuszną, że papież Franciszek jest pierwszym, prawda, papieżem spoza Europy. Tutaj mały przypis. Byli papieże Afrykańczycy starożytności, byli papieże Syryjczycy, czyli to tak całkiem trafne nie jest. Natomiast papież Franciszek jest tak, prawda, reprezentantem świata niezachodniego, jak był prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, był pierwszym czarnym prezydentem, znaczy na pewno był, prawda, w sensie koloru, ale pamiętajmy, że wychował się bez ojca w całkowicie białej, prawda, wysoko postawionej rodzinie amerykańskiego południa, czyli był to świat całkowicie moskowski. Tutaj mamy Argentyńczyka, czyli przedstawiciela tego kraju Ameryki Południowej, gdzie bodajże najmniejszy jest odsetek rdzennych mieszkańców i kolorowych, w dodatku, prawda, Włocha, Italczyka, czyli tego samego rodowodu, co poprzedni papieże. No i nawróćmy teraz jeszcze raz
do tego, o czym słyszeliśmy. Mianowicie, co to jest Rzym, co to jest papiestwo, co to jest stolica apostolska. A jak rozumiem, Państwo jednak łapią, że stolica apostolska i Watykan to jednak nie zupełnie to samo, prawda? Watykan reprezentuje trochę mniej niż 1000 obywateli państwa miasta watykańskiego. Stolica apostolska wypowiada się w imieniu chrześcijan. Co jest, a tymczasem w praktyce nie bardzo można to od siebie oddzielić. Istnieją interesy, powiedzmy, doczesnych spraw Kościoła katolickiego, doczesnych spraw papiestwa. Ponadto każdy jest przedstawicielem jakiegoś, prawda, swojego narodu. I nie bez kozady papież Franciszek zachował swój paszport argentyński, nie posługuje się, a może paszportem watykańskim. Najbardziej dynamicznie Kościół obecnie ekspanduje na terenie Afryki, ale jak wiadomo, niewiele jest przyjaznych gestów papieża wobec na przykład kościoła Ugandy czy Gany, które to kościoły akceptują nie do przyjęcia z punktu widzenia standardów europejskich pewne posunięcia swoich państw, natomiast są ukłony w stronę intelektualistów, w stronę wymierających kościołów chrześcijańskich w Europie Zachodniej. I tu chciałbym wrócić do tego, co pan mówi, do porozumienia z roku 2018. Mianowicie, kiedy tutaj deliberujemy, czy wszystkie te postanowienia, w których treściach powiedzieliśmy i słyszeliśmy, rzeczywiście, co do litery jest tak, czy one będą korzystne, czy też nie, dla chrześcijan w Chinach, dla chrześcijan na świecie, to jest jedna sprawa. Natomiast czy będą one korzystne dla polityki stolicy apostolskiej, której celem jest na przykład, ażeby ambasador Chińskiej Republiki Ludowej, nie Chin w ogóle, bo ten istnieje, proszę Państwa, na spiżową bramą, Państwo o nazwie Republika Chińska ma przedstawiciela. Otóż jeżeli przedstawiciel Chińskiej Republiki Ludowej ma się zainstalować w końcu w Watykanie, jeżeli celem byłaby wizyta papieża w Pekinie, no to niewątpliwie te posunięcia mają pewien sens i być może, prawda, o takiego finału nas przybliżają. Dobrze, wiemy. Dziękuję sama za odpowiedź. Wiem, że pan dyrektor będzie musiał być wcześniej, dlatego zmienimy sposób prowadzenia naszego panelu i jeśli panowie się zgodzą, będziemy na zmianę zadawał pytania i na zmianę będziemy zadawać też pytania od państwa, dlatego jeśli ktoś z państwa chciałby zadać już teraz pytanie, to bardzo prosimy, czy ktoś jest taki? Chyba nie. Dobrze. Przejdziemy zatem do kolejnego pytania. Aż tam byliśmy niezrozumiali. Chciałem spytać pana redaktora, bo wspomniał pan w artykule o Chinach w 2020 roku, że cytuję, to będzie dość długie, stolica apostolska, która stara się przodować w wysiłkach na rzecz budowy świata bez cierpienia, głodu, ubóstwa czy bezrobocia, zobacz encyklikę Fraternity Duty, w obliczu licznych zbrodni popełnianych przez Chiny. Watykan ani słowem nie potępił tego, co Chińczycy robią z muzułmańskim Uigurom w prowincji Xinjiang. Chyba chodzi o Xinjiang. Xinjiang. Zazwyczaj funkcjonuje spolszczenie Xinjiang. Można powiedzieć Turkestan. Nic. Czy aby na pewno, i też pytanie, czy aby na pewno powinien to zrobić? Czy nie doprowadziłoby to do natychmiastowych prześladowań i całkowitego zerwania relacji Watykanu z Chinami? Czy też według pana redaktora potrzebne jest powiedzenie w pewnym momencie non possumus? I czyżby papieże w trakcie istnienia Związku Sowieckiego także popełnili błąd, oficjalnie nie potępiając komunizmu? Wiemy, że były takie plany w trakcie wężkanym sekundum i doszło do skutku. Bo to rzeczywiście wielkie pytanie. Zaraz na nie postaram się powiedzieć. Tylko znowu, jeżeli pan pozwoli, to jeszcze krótki komentarz do tego, co przed chwilą mówił pan profesor. Mianowicie tych uwarunkowań polityki watykańskiej, bo proszę zwrócić uwagę na to, że papież Franciszek jest argentyńczykiem, ale ideowo jest ściśle związany z katolicyzmem germańskim. To trochę to studiował, ma germańsko myślących doradców, nowy argentyński szef dykasterii nauki wiary Fernandez jest germańsko myślący. Niemcy, którzy się w dużej mierze otaczają papieża Franciszka od strony doktrynalnej, teologicznej, są zarazem najbogatszym kościołem i kreują w ten sposób również pośrednio politykę watykańską. A jak wiemy, Niemcy nie są krajem specjalnie proamerykańskim. Są okupowane przez Stany Zjednoczone na II wojnie światowej de facto, ale myślą tylko o tym, jak się z tej okupacji wyrwać, po to są te Stany Zjednoczone, Europa, prawda, i tak dalej. I jest też jakiś pośredni wpływ
niemieckich polityków, niemieckich biskupów na to, żeby Watykan nie był zbyt proamerykański. To też trzeba o tym pamiętać. Proszę zauważyć też, że w ostatnich latach papież Franciszek toczy de facto wojnę z amerykańskimi biskupami. Postarał się w Ameryce osadzić kilku swoich biskupów kardynałów, Bless Savage, Wilton Gregory i inni, ostatnio także kardynał z San Diego, Robert McElroy, że będą liberalni i będą takim, powiedziałbym, watykańsko i germańsko myślącym agentem w episkopacie Stanów Zjednoczonych. Wsadził tam nuncjusza apostolskiego z Francji, Christophera Pierre'a, któremu zaraz mam kapelusz kardynalski, żeby pokazać, jakie on ma znaczenie. I nuncjusz zajmuje się głównie krytyką amerykańskich biskupów. Mieliśmy ostatnio odwołanie biskupa Stricklanda z jego diecezji i mieliśmy sankcje na kardynała Raymonda Guerga, obaj są Amerykanami. To nam pokazuje, że trzeba, chcąc nie chcąc, czytać politykę stolicy apostolskiej także poprzez ten wielki konflikt geopolityczny, który się dzisiaj toczy. To ma jakieś tam ze sobą niestety niepowiązania. Przechodząc do pańskiego zapytania, nie mam pojęcia, co może być lepsze, a co nie w długoterminowej strategicznej. To, co można powiedzieć, to to, że kardynał Pietro Parolin, który jest architektem tego chińskiego porozumienia, jest ideowo związany z Ospolitei, to znaczy z polityką Casarolego i ma taką właśnie ideę, żeby nie antagonizować, nie nazywać rzeczy po imieniu aż tak mocno, bo to może przynieść opłakane skutki dyplomatyczne. Czy to jest słuszne, czy nie? No to każdy z Państwa sam musi się osądzić, także patrząc na historię, na to, jak Watykan zareagował zarówno wobec Sowietów, jak i wobec III Rzeszy, bo de facto jest ta sama polityka pewnego jednak względnego milczenia. Jakie przejęcie skutki zobaczymy, mogę tylko powiedzieć o tym, o czym mówi kardynał Józef Zenzekiun, który nieostannie krytykuje papieża Franciszka za to i kardynała Parolina, że ta polityka doprowadzi do bardzo poważnych kłopotów katolików podziemnych. Choćby z tej przyczyny, że jeżeli katolicy podziemni zostaną skutecznie zachęceni do tego, żeby z podziemia wyjść i włączyć się do struktury kościoła państwowego, tak mówi o tym tego oficjalnego, tak mówi kardynał, to jeżeli później będzie potrzeba, aby zeszli znowu do podziemia, będą mieć kłopot. Bo ci w podziemie, którzy nie wyszli, nie będą ich chcieli przyjąć jako już zdrajców, a ci, którzy do których dołączyli, będą to przyznać ich, nie tylko personalia, ale no nic z nimi, że powiem, wskazuje nie kontakt. Na to też wskazuje kardynał Zen, ale jakie tego będą skutki, to może przewidzieć. A ja bym już tutaj trochę dodać innego punktu widzenia. Mianowicie trzeba pamiętać, że kościołowi podziemnemu w Chinach taki ostateczny cios zadał papież Benedykt XVI w 2006 roku, kiedy anulował wszelkie przywileje potajemnego wyświęcania biskupów. Tak? Nie będzie nowych biskupów, to znaczy, że później nie będzie nowych księży. To znaczy, że katolicy podziemni, no to będzie już jakaś izolowana od kościoła grupa, którą można łatwo na arenie międzynarodowej przedstawić jako jakąś skrajną sektę, która tutaj robi problemy. Natomiast sądzę, że też nie należy zbyt łatwo oceniać negatywnie tego posunięcia papieża Benedykta XVI, też miał swoje racje. Coś takiego jak funkcjonowanie kościoła w podziemiu też niesie ze sobą pewne problemy. Proszę zauważyć, jeżeli Kościół funkcjonuje w podziemiu, pewna organizacja nie ma na nią kontroli. Ani Watykan ostatecznie, ani rząd chiński. Różne rzeczy się mogą dziać. Potem mogą być różni ludzie, którzy twierdzą, że zostali wyświęceni na biskupów, na kapłanów. Trudno to zweryfikować, tak? Natomiast, co trzeba podkreślić, Kościół katolicki, stolica Piotrowa, zawsze twierdzili, że wszystkie sakramenty udzielane przez biskupów współpracujących z władzą państwową w Chinach są ważne. W chwili podpisania porozumienia w 2018 roku, tak, papież Franciszek przywrócił kilku biskupów do jedności z Kościołem, ale zdecydowana większość biskupów, tam gdzieś ponad 50 tych biskupów było, w kościele oficjalnym funkcjonujących, była formalnie w komunii z Rzymem. Chociaż niekoniecznie to okazywali, tak? Także to też trzeba mieć jakiś pełniejszy obraz sytuacji. Tylko do takiego pojednania doszło dopiero we wrześniu 2018 roku z papieża Franciszka i Franciszek powiedział cytuję, by katolicy chińscy byli dobrymi obywatelami w pełni kochającymi swoją ojczyznę, którzy w miarę swoich możliwości służą z zaangażowaniem i uczciwością krajowi. Czy da się to połączyć z chrześcijaństwem, gdzie patriotą chińskim? Dlaczego nie? Przecież jeżeli można być patriotą polskim, francuskim, niemieckim, koreańskim, można być też patriotą chińskim. Tak, trzeba odróżnić
kwestie religijne, kwestie polityczne, kwestie ustroju jako takiego i kwestie stosunku do własnego kraju, tak? Myślę, że bycie patriotą w stosunku rozumiane jako miłość własnej ojczyzny jest czymś, co jest jak najbardziej zgodne z chrześcijaństwem, tak? Natomiast to, jak się odnosimy do władz w danym kraju, no to też jest, to też już jest kwestia skomplikowana, wewnętrzna. To też nie jest tak, myślę, że rolą papieża i Watykanu w dzisiejszym świecie jest ocenianie, a ten rząd mi się podoba, ten rząd mi się nie podoba, temu ma się być bardziej wierni, a temu mniej wierni, tak? Myślę, że tutaj trzeba zostawić tą ocenę samym Chińczykom. Ja chciałbym może odpowiedzieć na pytanie pana profesora, które tutaj jakby, prawda, zostało cofnięte odnośnie Ujgurów. Można by powiedzieć nieco cynicznie, dlaczego to, prawda, Stolica Apostolska ma się upominać szczególnie o Ujgurów, skoro nie upominają się o nich sami muzułmanie. Proszę zauważyć, że w ciągu tych wszystkich ostatnich lat w sposób bardzo roztropny, to sarkazm, proszę państwa. Ani, proszę państwa, Liga Państw Arabskich, oczywiście Ujgurzy nie są Arabami, ale ani Konfederacja Islamska, ani nawet rząd w Ankarze, który z taką niesłychaną werbą komentuje ostatnie poczynania Izraela w Gazie, a przecież, prawda, Ujgurzy są rodem turkojęzycznym, jakoś szczególnie o tych swoich rodaków i współwyznawców się nie upomina. Przecież w roku 2010 w jednej tylko demonstracji w Urumqi zastrzelono około 100 Ujgurów. Było to więcej niż Palestyńczyków zginęło z rąk Izraela w ciągu całych lat mniej więcej 2000-2010, przynajmniej bezpośrednich starć. Czy ktokolwiek zwrócił na to uwagę, także w sprawach muzułmańskich i w państwach muzułmańskich? Nie. Tutaj istnieje bardzo, powiedzmy, roztropna gradacja. I może jeszcze jedno pytanie, też nieco sarkastyczne. Skoro Stolica Apostolska nie upomina się zbyt głośno o problemy chińskich chrześcijan, to dlaczego ma się upominać o chińskich muzułmanów, skoro nie robią tego sami muzułmanie? No może chyba tylko dlatego, żeby mieć lepszą prasę w państwach muzułmańskich, ale wydaje się, że, nie, że nawet tego rodzaju porada nie mogłaby być przyjęta, bo nie mogłoby to być zbyt łatwo osiągnięte. Jeszcze tylko jedno słowo do tego, co tutaj pan doktor powiedział. Oczywiście trudno się nie zgodzić z tym wszystkim, co zostało powiedziane, chociaż zauważmy, iż wypowiedzi papieża Franciszka, tak nawet tego papieża, istnieje słowo jeśli. Jeśli to jest możliwe do pogodzenia, bo oczywiście patriotyzm jest najbardziej możliwy do pogodzenia z byciem chrześcijaninem, byciem muzułmaninem, byciem ateistą. Natomiast problem polega to właśnie w odnośnie Kościoła katolickiego, a nie jakiegokolwiek innego kościoła, że jest on związany z centrum znajdującym się poza Chinami, to znaczy z Rzymem. Z jednej strony okoliczność bardzo istotna, ponieważ uniemożliwia władzy jakiegokolwiek innego kraju ingerencję w same władze kościoła. Można było, prawda, mianować miejscową głowę kościoła protestanckiego, można było ogłupić, prawda, przywódców prawosławia, jak się to zdarzyło w Rosji. Z kościołem rzymskim nie było to możliwe, nie dlatego, że biskupi rzymskokatolicy są moralnie bardziej hartowni od prawosławnych czy od protestanckich pastorów, tylko dlatego, że owa zwierzchność jest poza, prawda, zasięgiem represyjnego państwa. I stąd władze w Pekinie stawiają od roku 49 pytanie, prawda, czy można pogodzić bycie chińskim patriotą z zależnością od władzy, która się znajduje poza naszymi granicami. I zazwyczaj ta odpowiedź artykułowana przez członków partii brzmi nie. Tutaj można jednocześnie powiedzieć, że jest to w jakimś sensie bardzo przydatne wobec innego pytania, a mianowicie, czy można być Żydem i lojalnym obywatelem swojego państwa? I na to pytanie też władze komunistyczne zazwyczaj, nie tylko w Polsce, w roku 68, odpowiadały, że nie, zadeklarowały się dostatecznie. Po tych Ujgurach to w takim razie jeszcze jedna uwaga, bo kto najbardziej potępia Watykan za to, że Watykan milczy na temat Ujgurów? To Stany Zjednoczone.
amerykańscy publicyści, amerykańscy dziennikarze, no niech, że w końcu Ujgurzy zostaną przez Watykan, prawda, jakoś tam nie obronili. Niech Watykan się wypowie na temat Szanghaju, Hongkongu, Tajwanu i tak dalej. Amerykanie bardzo by chcieli wciągnąć stolicę apostolską, przepraszam, nie lecimy do pojęcia, bo to rzeczywiście jest Watykan i stolica apostolska, trudno odróżnić tej linii przez interesy. W każdym razie Amerykanie bardzo chcieliby wciągnąć papieża i papiestwo w swoją politykę i uczynić z papieża no, czegoś, czym on nie chce być, czyli papieżem Ameryki. A dzisiaj, no nie. Amerykanie nie mają najlepszej klasy w świecie muzułmańskim. Zapewne, prawda, opowiedzenie się za Ujgurami, jak sądzą, polepszyło ten wizerunek. To na pewno plus kwestia jeszcze mówi pan o Benedykcie XVI. No. Znowu, oczywiście, możemy mieć o nim jak najlepsze zdanie w kwestiach kościelnych i doktrynalnych, ale gdy idzie o wielką politykę, pamiętam, że gdy Benedykt XVI spotkał się z Władimirem Putinem, jaki on był zachwycony Putinem, że popatrzył mu w oczy i to mówił o tym w jednym z książek, to naprawdę człowiek wierzący i uczciwy. Taka była ocena Benedykta XVI Władimira Putina. No niestety, jako Niemiec miał też swoje polityczne ograniczenia, więc nic dziwnego, że nie prowadził polityki no, takiej, jakby nam się zawsze podobało. Ale Putin jak na pewno człowiekiem wierzącym, tylko pytanie w co? Rosję dopiero. No właśnie, bo panowie wspominali o cofnięciu uczestnictwa Benedykta XVI w 2007 roku w przywileju Kościoła Podziemnego, w tym możliwości niepotrzebnego dokonywania przez ordynacji biskupich. Dlaczego Benedykt według panów się na to zgodził i jak to można pogodzić z tym, że przez niektórych jest uznawany za papieżą tradycji? Bardziej kietowskich. Dlaczego? To myślę, że pan doktor wyjaśni. Kościół podziemny rzeczywiście rodzi bardzo poważne problemy. To nie jest dobrze, żeby kościół podziemny, no bo jest poza kontrolą. Tylko niektórzy uznają to za zdradę katolików, którzy zawsze byli... Ale to każdy kardynał Józef za nie uznaje tego za zdradę, tylko chwali politykę watykańską za pontyfikatu Benedykta XVI. Ja nie mam naprawdę większej wiedzy niż kardynał Józef Zajem, który oczywiście przez Chińczyków jest uważany za jakiegoś amerykańskiego agenta i tak dalej, no ale on uważał, że ta polityka była w porządku. Nie będę tego oceniać, prawda? Więc Benedykt miał swoje racje i dokładnie, kościół podziemny, no mamy dzisiaj choćby wraz po kapłańskim świętego Piusa X, który uznaje papieża, tak, uznaje biskupa lokalnego, tylko co z tego wynika, prawda? No bo de facto żyje sobie na własną rękę. I troszeczkę, oczywiście to jest inna sytuacja z kościołem podziemnym, ale pokazuje to, jakie to są problemy, kiedy de facto nikt nie ma kontroli. Więc Benedykt XVI robił to, co jest jak najbardziej słuszne i sprawiedliwe, żeby ten kościół z podziemia wydobyć, tak żeby on mógł go kontrolować. To, że przy okazji będzie go kontrolować partia komunistyczna, to jest, powiedziałbym, no właśnie, to jest to pytanie, czy to się niestety nie skończy z zdradą i wewnętrznym zepsuciem tego katolicyzmu. Na to pytanie oczywiście nie potrafię odpowiedzieć, ale samo trzymanie kościoła w podziemiu jest rzeczą absolutnie niekatolicką. Kościół ma być widzialny, ma być widoczny, tak jest sama doktryna kościoła, nie gdzieś tam w podziemiu, tylko do jakichś tajemniczonych gnostyków, prawda? Więc myślę, taka była intencja Benedykta. Proszę wybaczyć, bawię się trochę w wątłoka, to jest diabeł. Sprowokować do dyskusji. Natomiast chciałbym teraz zadać pytanie do pana, który jest na widowni, do pana Karola, który był na wymianie w Chinach. Wspominałeś mi kilka lat temu przy piwie, że wspominałeś mi o tym, w jaki sposób można rozpoznać, albo raczej w jaki sposób się nie da rozpoznać kościoła podziemnego z kościołem oficjalnym. Czy mógłbyś tutaj powiedzieć kilka słów? Podam ci sobie mikrofon. Jak Artus wywołany dodał mi sobie rzecz, no to nie wiedziałem, że to też jest. To też jest dopełnione się Jonicza. I to też dobra okazja zadać pytanie do pana rektora. Ja zajmuję się prawem chińskim, ja sobie jestem prawnikiem. Czasami bywam w Szanghaju, czasami bywam w Warszawie. Mam dużo znajomych Chińczyków w katolików. I zastanawiam się trochę, bo w obrazie, który pan redaktor przedstawił, widzę pewną taką grubą linię pod tytułem Kościół podziemny w Chinach. To są ci katolicy, którzy mają kapliczkę w piwnicy, do której schodzą, jak nikt nie patrzy. Natomiast katolicy latryjczy są ci, którzy idą do tego dużego kościoła, w którym by się potresili Biblię. Natomiast moje doświadczenie jest zupełnie przeciwne temu, gdzie tak właściwie każdy katolik chiński jest katolikiem troszeczkę podziemnym i jest troszeczkę katolikiem naziemnym. I jeżeli da się gdzieś pójść publicznie, to idą tam publicznie, w momencie jak zaczyna być trudno, to zaczyna być trudno. Dużo moich znajomych
Chińczyków było zwolennikami porozumienia z 2018, wskazując, że dzięki temu przynajmniej mają poczucie, że są wspierani przez górę, wiedzą, że to, co robią, jest znośne i że to też jest jakieś dobre rozwiązanie. I zdaję sobie z tym sprawę, że kandydat Zen jest wielkim przeciwnikiem jakby całej tej koncepcji. Moje pytanie brzmi, czy aby na pewno nie ma żadnych racji co do przeciwnej koncepcji, czy decyzja Franciszka, tak jak pan redaktor zasugerował, jest tylko i wyłącznie elementem polityki amerykańskiej? Nie, przecież nie jest tylko tym elementem. Na pewno jest elementem polityki watykańskiej, bo jest taki, którą kreował w 16, jak najbardziej. Ja nie znam się na Chinach, przepraszam, ale zajmuję się katolicyzmem katolickim w Niemczech, więc gdy idzie o te meandry, bo to muszę oddać głos ekspertom, także to raczej pytanie do pana, pana profesora, jak oni to oceniają, jak ta kościoła funkcjonuje rzeczywiście, żeby się z mojej perspektywy, jako dziennikarza, który jak każdy dziennikarz wie coś o wszystkim, a de facto nic o niczym, z czym, że nie mogę, to z mojej perspektywy można to na pewno bronić tej polityki papieża Franciszka, on stara się to robić, no bo trzeba jednak ten kościół docelowo wyprowadzić spod ziemi, to jest oczywiste. Kardynał Zen i wielu Amerykanów uważają, że to jest rzecz skandaliczna, ale Amerykanie mają w tym swój interes. Staram się na to zwrócić uwagę, że ta krytyka polityki Franciszka może być politycznie umotywowana ze strony Amerykanów. To sam kardynał Zen, bo tak to ocenia jako zdradę. Czy ma rację, to naprawdę ja tego nie wiem. Ja bym dodał jeszcze jedną sprawę, że ma pan całkowitą rację. Te kościoły tak zwane oficjalne i nieoficjalne się jak najbardziej przenikają. To nie jest tak, czy jest grupa linia podziału. Ewentualnie mogą być jakieś osobiste animozje odnośnie tego, jak się wyglądała sytuacja w latach 50., tak? Bo tam czasem było tak, że ktoś poszedł na współpracę i dostał, a ktoś inny trafił do więzienia na 20 lat. Ale teraz taka normalna sytuacja jest taka, że one się przenikają. Poza tym trzeba też zwrócić uwagę, że prawo w Chinach jednak funkcjonuje inaczej i wiele rzeczy się robi obok prawa. Także nawet jak mamy kościół oficjalny, on może bardzo wiele rzeczy robić nieoficjalnie. Ten, który niby jest nieoficjalny, może robić oficjalnie różne rzeczy. Potem jest kwestia różne stopni oficjalności. Na przykład jakiś kościół może być zarejestrowany w biurze do spraw religijnych, natomiast nie należeć do Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich. Ktoś może należeć do Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich, a nie być zarejestrowany. Także jest całe wielkie spektrum możliwości i one się ze sobą zazębiają. Ja przypominam sobie taki przykład takiego badacza chrześcijaństwa w Chinach, Antonego Clarka. On podawał przykład, że na jednej plebanii żyją dwaj księża i jeden z nich w kościele oficjalnym funkcjonuje jako zwykły ksiądz, natomiast w tym kościele podziemnym jest jako biskup, tak? I to też nie jest tak, że władze chińskie nie wiedzą, kto jest w tym kościele podziemnym, gdzie to się odbywa. Tylko to wszystko zależy od układów lokalnych. Z perspektywy takich lokalnych, miejscowych urzędników, to najważniejsze jest, żeby był spokój. Tak? Oni chcą sobie zarabiać pieniądze, pracować, robić karierę, żeby tu nikt tylko nie protestował i nie zwracał uwagi władz centralnych. Tak? Jeżeli tutaj nikt nie robi kłopotów, to my się jakoś dogadamy. Tak samo w tym kościele oficjalnym. Też często są ludzie, którzy są wykształceni, kończyli seminaria w Stanach Zjednoczonych, kończyli Angelikum w Rzymie. Także to też często są ludzie na poziomie światowym i to, że funkcjonują w tym kościele oficjalnym, nie znaczy, że nie rozumieją meandrów polityki Watykanu i tak dalej. Także tutaj ta linia to są różne spektra szarości, a nie jakaś biała i czerwona. Na Angelikum w Rzymie mieliśmy poświęcenie dzieci przędę z kościoła podziemnego, ale one nie chciały się wypowiadać. No to te tematy zostawiamy się już. Różnie bywa w różnych miejscach. Jak są jacyś urzędnicy nieprzychylni, to i kościół podziemny i naziemny, że tak powiem, będą mieć kłopoty. Natomiast jak są przychylni, no to i jeden i drugi będą się mieli dobrze. Bo nieraz jest tak, że kościół podziemny, no to kościół, do którego co tydzień przychodzi 10 tysięcy ludzi. Tak? I to też podziemny, bo nie zarejestrowany. Tak? Potem z tą presją, żeby się rejestrować czy nie rejestrować, to jest różnie w różnych miejscach, w zależności od lokalnych układów. Chiny są wielkie jak cała Europa, więc tak samo też sytuacja jest zróżnicowana. No to jest
kolejnej rzeczy, o której chyba się wszyscy tutaj obecni zgodzimy. Otóż celem papiestwa, przynajmniej od Jana Pawła II, to łącznie z Janem Pawłem II, jest nawiązanie stosunków z chińską republiką ludową. Nie stało się to do dnia dzisiejszego, dlatego że Pekin tego nie chce, dokładniej stawia warunki na łacie, które są nie do zaakceptowania dla papiestwa, przynajmniej znowu na razie. Otóż tego rodzaju filar byłby niemożliwy, gdyby z Watykanu było tylko twierdzenie, że Watykan stawia wyłącznie na kościół podziemny. Stąd należało porozumienie z 2018 roku. Nie mam proszę mnie poprawić, ale Watykan jest chyba jedynym państwem europejskim, który oficjalnie usuwa państwo chińskie na Tajwanie. To jest osobna sprawa, o której być może zdążymy, być może nie zdążymy powiedzieć, ale tutaj można powiedzieć tylko z jednego punktu widzenia. Otóż mianowicie zasadą Stolicy Apostolskiej od samego początku jest to, że nigdy nie zrywa pierwsza stosunków dyplomatycznych. Z tego powodu na przykład ma do dzisiaj stosunki z Islamską Republiką Iranu, bo po prostu szach nie nawiązał, a potem władze Republiki Islamskiej nie chciały ich zerwać. Tymczasem nie ma nic takiego jak państwo tajwańskie. Jeżeli narzekamy, że władze w Pekinie nie uznają niepodległości Tajwanu, to jest to prawda, tylko że władze w Tajpej też nie uznają niepodległości Tajwanu, że sytuacja jest mniej więcej taka, używam tego może niezdarnego porównania, ale myślę, że coś ona mówi, jakby prawda, przedwojenny rząd polski utrzymał się na Półwyspie Helskim i dalej egzystował w dniu dzisiejszym, w czasach PRL-u, w czasach władz komunistycznych. Czyli władze w Tajpej są władzami chińskimi, ale nie są władzami na uchodźstwie, bo z Chin nie wyjechały. Wobec tego strona papieska nie za bardzo może, tak jak to było w wypadku władz Rzeczypospolitej na uchodźstwie w Londynie, sama to bez łamania dotychczasowych zasad, to uznanie wycofać. Z kolei dla władz w Tajpej to utrzymywanie ambasady w Watykanie jest niesłychanie cenne, nie tylko ze względów prestiżowych, chociaż uznaje władze Republiki Chińskiej, bodajże 16 czy 17 krajów są fluktuacje, to papiestwo jest jedynym liczącym się podmiotem międzynarodowym, no może jeszcze Paragwaj, ale chodzi o to, że przedstawiciel w Watykanie z paszportem Republiki Chińskiej może na paszporcie dyplomatycznym poruszać się po całej Europie i on nie jest zwykłym turystą, on jest dyplomatą, prawda, na paszporcie dyplomatycznym. Wynikają z tego różne problemy, prawda, chociażby takie, że chociażby papież Franciszek ogromnie nie chciał, no to na rozmaitych uroczystościach kościelnych przy składaniu życzeń z okazji Nowego Roku musi pojawić się przedstawiciel Republiki Chińskiej, bo jest to nie tylko jego prawem, ale i obowiązkiem ex natura jego profesji. I coś tu musi zostać zrobione. Bardziej pytanie niż komentarz do prelegentów może będą nie wiedzieć, bo wydaje mi się, że dosyć kluczowe dla tego, jak to porozumienie z Chinami będzie funkcjonować w praktyce, jest kwestia finansowania kościoła w Chinach. Jak spojrzymy na to, co się dzieje z kościołem w Europie i generalnie na Zachodzie, no to w praktyce bardzo dużo zależy od pieniędzy. Ten, kto płaci na kościół, ten po prostu wymaga. W Chinach będzie to tak samo. Jeżeli to partia komunistyczna będzie płacić na kościół, to będzie się wymagać. Jeżeli ludzie będą na kościół przelewać, no to oni będą wymagać. Spójrzmy na Niemcy. Kiedy państwo niemieckie ogłosiło, że są homomałżeństwa, no to kościół zaraz zaczął błogosławić takie homomałżeństwo, prawda? No bo państwo wymaga. Kiedy państwo wprowadziło trzecią płeć, tak zwaną divers po niemiecku, no to w kościelnych dokumentach też można tę trzecią płeć uznawać. Tak to wygląda także w Szwajcarii, w Austrii, poniekąd we Włoszech, poniekąd w Hiszpanii, gdzie we Włoszech i w Hiszpanii kościół tak naprawdę siedzi cicho, bo tam państwo go nie utrzymuje bezpośrednio, ale pośrednio umożliwia taki system podatkowy, że kościół jest tam finansowany tylko dzięki temu, że są państwowe odpisy od podatku. Natomiast we Francji jest na przykład bardzo znakomicie rozwijające się środowisko tradycyjne. Dlaczego? Bo we Francji kościół nie jest utrzymywany przez państwo, ale przez wiernych. W Stanach Zjednoczonych kościół jest otrzymany przez wiernych, a nie przez państwo. I to powoduje, że bardzo wielu biskupów amerykańskich jest tradycyjnych i nie muszą słuchać się administracji Joe Bidena. Nie są od niego zależni. Więc pytanie, jaki będzie ten model finansowania kościoła w Chinach? Bo kto ma pieniądze, ten będzie kreował niestety także doktrynę.
Panie redaktorze, ale władze Republiki Chińskiej też uznały małżeństwa jednopłciowe, ale nawet to nie spowodowało i nie spowoduje zlitowania się papieża Franciszka w tej kwestii. Dawno, prawda, zerwałby on stosunki z władzami Republiki Chińskiej na Tajwanie, gdyby tylko jednocześnie, prawda, mógł zyskać uznanie od władz w Pekinie. Ale tak na razie się nie dzieje. Ja dodam, że finansowania kościoła katolickiego, czy w ogóle finansowania kościołów różnych chrześcijańskich w Chinach, dokładnie nie badałem. Natomiast koszyczek chodzi tak samo jak w innych krajach, jeżeli jest ciemna mszy. No i jeżeli chodzi na przykład o budownictwo, tak, duża część tych budynków kościelnych, które zostało odbudowane na przykład po tym, jak zniszczono je w czasie rewolucji kulturalnej, była też finansowana ze środków państwowych, tak? Także państwo też daje pieniądze na kościoły, czy to protestanckie, czy katolickie, ale oczywiście te legalne, tak? Te nielegalne się finansują same. Państwo też czasami burzy kościoły, oczywiście, to prawda, przy czym najczęściej robi to nie pod pretekstem takim, że to są kościoły, tylko pod względem tego, że to była samowolka budowlana, albo było zbudowane niezgodnie z prawem budowlanym. No inna sprawa, na ile się w Chinach w ogóle buduje zgodnie z prawem budowlanym, tak? Więc moje pokolenie zna to uzasadnienie z czasów Polski Ludowej. Także właśnie budowania kościołów. Także tutaj też ta sytuacja skomplikowana jest, ale mogę zauważyć, że to też występuje duże różnicowanie. Na przykład widziałem w miastach kościoły, które kwitną, tak? Na przykład w mieście Shenzhen byłem w kościele, pytam księdza, ile tak mniej więcej ludzi przychodzi co niedzielę. Mówię, jakieś 10 tysięcy, tak? Jakieś 1000 sztuk rocznie mamy, tak? I to kościół, który sobie funkcjonuje. Jakieś układy, powiedzmy, ma z władzami dobre. W ramach polityki sinizacji, co zrobił ksiądz? Jest obraz świętego Szymona i krajobraz chiński za tym. Jest sinizacja? Jest. Jest 56 aniołków namalowanych, stroje etniczne różne, chińskie. Jest sinizacja? Jest, odhaczone. I działamy dalej, tak? Na kościele może być informacja na temat tego, jaka jest aktualna polityka partii. Ale wewnątrz kościoła to już różnie bywa z tą kontrolą odnośnie tego, co dany ksiądz w tym kościele głosi, tak? Różne mogą być prawa i zakazy, ale jak są różne prawa i zakazy, to Chiny są znane z tego, że ludzie też są bardzo kreatywni w obchodzeniu. Tak? I to jest właśnie ta chińska specyfika, że z jednej strony mamy władzę centralną, która ma różny wpływ w różnym czasie na różne miejsca, ale tak naprawdę liczy się to, co jest lokalnie. I tutaj myślę, że to jest taki przedmiot, który wymaga szerszego zbadania. Bo my tak naprawdę trochę mówimy o różnych ogólnikach, ale żeby poznać naprawdę sytuację kościoła w Chinach, to trzeba by wprowadzić wielkie badania terenowe, lokalne i poznać, jak to wszędzie funkcjonuje, jakie są układy i jak dynamicznie się one zmieniają. Bo to jest sytuacja niepewna raz. Raz jest taki urzędnik, to z nim się lepiej dogadamy, potem inny urzędnik, to się gorzej dogadamy, ale jakoś to się da. Czyli to nie jest, i jeszcze jedno chciałbym podkreślić, samo bycie chrześcijaninem, czy bycie katolikiem w Chinach nie jest zakazane. Nikt nie zostaje aresztowany z tego powodu, że wyznaje wiarę chrześcijańską. Zostaje się aresztowany przy jakimiś represjami się spotyka za łamanie prawa chińskiego. Największy problem mają tutaj katolicy, ponieważ uznaje się, że podporządkowywanie się państwu watykańskiemu, czy też papieżowi, tak powiem, nie będę używać, jest poddawaniem się opcji dominacji. Tak? I to w tym prawodawstwie chińskim cały czas jest. I jednocześnie, niezależnie od tego, że to w tym prawodawstwie chińskim cały czas jest, to jeszcze za czasów Jana Pawła II, co sam kardynał Zen w swoich książkach wspomina, już toczyły się nieformalne porozumienia między władzami chińskimi a stolicą apostolską odnośnie tego, kto ma być wyświęcony na biskupa. Nie przez przypadek większość tych biskupów, którzy byli w Chinach, jednak byli formalnie w komunii z papieżem. Tak? Także jak było tych biskupów około 60, a tylko 7 czy 8 nie było w komunii z papieżem, to też o czymś świadczy. Dziękuję.
No jeszcze jedno słowo, całkowicie się zgadzając, dlatego że chciałbym, żeby sobie Państwo uświadomili, o czym my tu właściwie mówimy, bo temat jest z lekka egzotyczny, prawda, może nas kusi tą swoją egzotyką. Otóż tutaj przed spotkaniem usiłowaliśmy jeszcze, takie było pytanie, ilu właściwie jest chrześcijan w Chinach? Odpowiedź mi, że nikt tego nie wie, prawda, ale w jednym z liczb, które są wymieniane, na przykład pada liczba 100 milionów. Otóż jest to mniej więcej tyle, ilu jest rzeczywiście praktykujących chrześcijan na terenie Europy, przy czym cyfry dla Europy będą maleć, a w Chinach będą, wszystko na to wskazuje, rosnąć. Z tego powodu na przykład byłoby nie, teoretycznie przynajmniej niepojemne, dlaczego stolica apostolska miałaby przywiązywać mniejszą uwagę do sytuacji chrześcijan w Chinach na przykład, czy w Afryce, a zajmować się tym, co powiedzą ruchy zwące się my jesteśmy kościołem, gwałtownie wypadowującym społeczeństwa chrześcijańskich w Niemczech, w Austrii czy na przykład w Hiszpanii. Wyjaśnię, dlaczego tak jest, czyli dlaczego w tych krajach europejskich kościoły są słuchane, chociaż w zasadzie nie mają za sobą liczącej się liczby wiernych, może być taka, o czym wspomniał pan redaktor, że są to najbogatsze kościoły świata. Ja bym tylko dodał, że chrześcijan może być około 100 milionów, ale katolików w tych 100 milionach jest około 12 milionów. A tak, oczywiście. Tak? A choć podaje się liczby 20 milionów, ale także i 6. A Chińczyków wszystkich jest około 1,4 miliarda. Także jakby nie patrzeć, chrześcijanie, czy katolicy w szczególności, nie są dla władz chińskich najbardziej palącym problemem. Właśnie, myślę, że ten aspekt też musimy uwzględnić, to znaczy, żeby poczuć pewien grunt palący się pod nogami stolicy apostolskiej, bo jeżeli takie są te statystyki, ja też o nich przecież słyszałem, nie tylko z protestantów, i na to są często protestanci, przynajmniej nie z jakichś oficjalnych kościołów, jak luteranie, katolicy i tak dalej, tylko z różnych małych kościołów, związani z tą taką wielką falą pentekostalizacji, która się rozlewa po całym świecie. I ja rozumiem kurialistów rzymskich, którzy myślą sobie, no jeżeli nie wejdziemy instytucjonalnie, silnie teraz do Chin, to ci protestanci nas po prostu zjedzą. Bo chrześcijaństwo, owszem, zakorzeni się w Chinach, ale tak jak tu wcześniej mówiliśmy o wśród pewnej grupy ludzi, tak jak wcześniej mówiliśmy o tej inkulturacji, no łatwiej zaszczepić pewnie chrześcijaństwo konfucjaniście niż protestantowi, który jest już zupełnie inaczej uformowany, ma negatywny obraz papiestwa i tak dalej, a wiedzą Państwo doskonale, co się dzieje dzisiaj w krajach tzw. globalnego południa, zwłaszcza w Ameryce Południowej, gdzie jeszcze niedawno mieliśmy 100% katolickie kraje, a dzisiaj często te państwa są tylko w połowie katolickie, a nawet mniejszościowo katolickie, bo większość ludzi wierzy, ale przynależy do najrozmaitszych protestanckich zielonoświątkowych grup. To się niestety szerzy także w Polsce, w mniejszym stopniu w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych również, no i w Chinach też. Więc stolica apostolska, jeżeli nie traktuje poważnie planu tworzenia panchrześcijańskiego kościoła, o którym niestety niektórzy też mówią, tylko chce jednak, żeby w Chinach byli katolicy, bo to musi wziąć pod uwagę rosnącą siłę konkurencji. A to oznacza, że czasu coraz mniej trzeba działać. Zanim przejdziemy do pytań od słuchaczy, chciałbym wspomnieć o porozumieniach między Watykanem i Chinami, ale tymi po wrześniu 2018 roku, bo o nich nie wspomnieliśmy, te, które były w 2022. Co one zmieniły w porównaniu? Właśnie, ale czy panowie coś wiedzą, czy macie jakieś plotki do redakcji albo na uniwersytetach? Jedno jest pewne, bo jeżeli te porozumienia były przedłużane, to z jakich względów obie strony musiały być z nich zadowolone? Pytanie tylko, kto był zadowolony bardziej, a kto się po prostu na nie godził. A może rzeczywiście zadowolone były obie strony, tylko jest pytanie, pod jakim względem. Natomiast nie chodzi, jest taka wielka słowna, widocznie, prawda, uważano, że warto je kontynuować. Kto był bardziej zadowolony, to chyba mówi sam Watykan. To znaczy, kiedy są bardziej zadowolone, bo przecież kiedy w kwietniu doszło do, powiedzmy, nielegalnej nominacji biskupa Szanghaju przez Chiny, to najpierw Watykan tego nie uznał, później jednak uznał, i kardynał Pietro Parolin udzielił wywiadu z własnym watykańskim mediom, żeby to tylko był taki wywiad, powiedziałbym, no, kontrolowany, się tłumaczył, no tak, no ci Chińczycy tak z nami postępują, no ale co mamy zrobić? Lepsze jakieś porozumienie niż żadne. Ale wyrażał po raz kolejny nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej i mamy nadzieję, że strona chińska będzie bardziej respektować nasze interesy. Tylko, że to usłyszeliśmy któryś raz. No ale taka póki co jest filozofia, że lepsze takie porozumienie niż żadne. Jednak Watykan zdaje się wskazywać, że Chińczycy są bardziej zadowoleni, bo jak widać,
Oni łamią porozumienie i co? I nic. Ale papieża Franciszka pochwały, powiedzmy nawet bardzo umiarkowane ze strony przewodniczącego Xi, są o wiele ważniejsze niż pochwały ze strony przywódców zachodnich, których zresztą nie bardzo sobie ceni. Więc pod tym względem rzeczywiście on ma powody sądzić, że jego polityka odnosi sukces. A ja jeszcze dodam, że mi się wydaje, iż takie zakładanie, że stanowisko watykańskie i chińskie to są takie jednolite całości i że wszyscy mają takie samo zdanie po jednej lub po drugiej stronie, to jest też pewną naiwnością. Ze strony chińskiej przynajmniej wydaje mi się, że to jest porozumienie z kwestią, która leży na sercu przede wszystkim Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Natomiast może ona nie leżeć na sercu władzom tego patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich, różnym instytucjom, które są związane z tym oficjalnym kościołem, ale które nie są aprobowane przez Watykan i one mogą tutaj widzieć potencjalne zagrożenie dla siebie. Także tutaj sam bym się zastanawiał. Natomiast jeszcze jeśli chodzi o tego biskupa Szanghaju, sam też słyszałem taką plotkę, powiedzmy ze strony chińskiej, że tak naprawdę to Watykan był jeszcze wcześniej informowany o tym biskupie Szanghaju, ale nie mógł tego oficjalnie przyznać ze względu na tajne porozumienia. Ale czy to plotka, czy nie, nie wiem. Dobrze, mówi się, że nie ma homilii Pesjana Pawła II, nie ma dobrego kazania Pesjana Pawła II i nie ma listu pechu czy skóry Pesjana Pawła II, więc oczywiście musiałbym tutaj wspomnieć. Chrześcijaństwo, jak wiemy, nie jest jedynie europejskie, ale katolickie, powszechne, gdyż może wniknąć w każdą kulturę. Jan Paweł II wspominał o tym adhortacji Ecclesia in Asia. Mówił, że przyszłość Kościoła widzi w Azji. Z tym pan profesor się chyba nie zgodzi. Spójrz. Dzisiaj już wiemy, że... No nie, może bym się zgodził. A może to... W latach 90. chrześcijanie stanowili około 5%, a obecnie jest to ponad 15%, nawet do 18%, więc bardzo mocno ta liczba się zwiększyła. I mogliśmy zauważyć, że Jan Paweł II skupił się na pielgrzymkach i ewangelizacji świata zamiast tych, którzy mówią o reformach wewnątrz Watykanu czy Paku Watykańskim. Czy więc jego zdaniem Europa była stracona, ponieważ był wizjonerem i wiedział, co się stanie, czy też nie wiedział? Czy nie do tego zwykłego szybarek? Jak pan o tym pytałem? Nie wiem, jak się czuło zdanie Jana Pawła II, a jednak jak patrzę na temat przyszłości, natomiast na podstawie danych demograficznych, to dostrzegam, że przyszłość Kościoła leży przede wszystkim w Afryce. Natomiast teraźniejszość w dużej mierze w Ameryce Południowej. A jeżeli popatrzymy bardziej szczegółowo na Kościół rzymskokatolicki, to trzy kraje z największą liczbą katolików to Brazylia, Meksyk i Filipiny, tak? Czyli bynajmniej nie Europa. Ja bym się najbardziej zgodził. Po pierwsze, musimy brać pod uwagę także inny czynnik, bardzo smutny, a mianowicie, że chrześcijaństwo wysycha w Europie. Wobec tego z całą pewnością już niedługo liczba chrześcijan, a co dopiero chrześcijan rzeczywiście praktykujących na terenie w Azji, będzie większa niż w Europie, chociaż oczywiście mniejsza niż na kontynencie afrykańskim, także dlatego, że może nie wszyscy sobie o tym pamiętamy, no, że Chiny przestały być najmniejszym krajem na naszym globie, że przed nimi znajdują się Indie, że także i Azja i nawet Chińska Republika Ludowa ma rozmaite problemy demograficzne. Czyli pod tym względem rzeczywiście było to, prawda, profetyczne, prorocze stwierdzenie, może nie szczególnie, może błyskotliwe, bo takie były tendencje, ale mało kto tego w podobny sposób formułował. Można jedynie się zastanowić, dlaczego w takim wypadku Stolica Apostolska, kreując swoją politykę medialną, tak, prawda, czujnie wsłuchuje się w głos kościołów zawierających wspólnot chrześcijańskich
starym kontynencie, ignoruje to, co powie Afryka, w znacznej mierze ignoruje to, co powie Azja, to jedna z tajemnic tego pontyfikatu. Jak słusznie powiedział mój przedmówca, na razie, prawda, żywe serce Kościoła bije w Ameryce Południowej. Papież Franciszek wielokrotnie był na tym kontynencie i chyba odwiedził wszystkie kraje sąsiadujące z jego ojczyzną, Argentyną, ale tam nie był. Nie wydaje się przy ostatniej zmianie w fotelu prezydenta Argentyny chciałby bardziej tam pojechać niż poprzednio. No to na pewno, nawet nie można przecież powiedzieć, co mówi prezydent argentyński o papieżu, bo byłoby to chyba karalne, bo obrazek głowy państwa w Polsce. Nie, to każdy sobie sam przeczyta, ale nie o to chodzi. Nie chciałem tylko krótko o tej Afryce jeszcze. Przecież musimy też wziąć pod uwagę, że jako, że nie wiem, czy Azja w przyszłości Kościoła, ale Afryka na pewno, mamy też do czynienia z... Problem z celibatem, z wykształceniem księży. No tak, ale ludnościowo to jest dosyć ewidentne. Ludnościowo jest dosyć ewidentne. I też proszę wziąć pod uwagę, akurat niedawno rozmawiałem z kilkoma katolikami z krajów afrykańskich, z Ugandy, z Tanzanii, z tego regionu. Oni to zwracają uwagę na to, że zawsze z pomocą rozwojową z Zachodu idzie ideologia LGBT i generalnie niszczenie tej normalnej, naturalnej tkanki afrykańskiej. Z pomocą rozwojową z Chin już nie. Chińczycy nie wymagają tego, żeby zawierać małżeństwa homoseksualne, prawda? Rosjanie też tego nie wymagają, wprost przeciwnie. Rosjanie na przykład w niektórych miejscach, jak choćby na Bliskim Wschodzie, to są często de facto jedynymi obrońcami chrześcijaństwa. Kupili tam ziemię, Ziemi Świętej, czyli jeszcze za Ceratu. Rosjanie wykupywali Ziemię Świętą i dzisiaj jak się jedzie do Jerozolimy, no to piękne jakieś klasztory i tak dalej, wszystko jest na ziemi rosyjskiej. Więc to oddziałuje także oddolnie, że dobrze normalni katolicy, którzy są przywiązani do prawa naturalnego, to też negatywnie patrzą na pomoc z Zachodu, a mniej negatywnie na pomoc z Chin czy pomoc z Rosji. To też oczywiście wzmacnia tę różną tendencję, o której wcześniej mówiliśmy w Watykanie, żeby się orientować bardziej na te podmioty geopolityczne, a nie na Zachód. Ja jeszcze mogę dodać, że potwierdzam, w Chinach szczęśliwie nie ma ideologii LGBT, nie ma poprawności politycznej w stylu zachodnim, co najwyżej jest poprawność polityczna w stylu chińskim. Nie przyszła konserwatyzmu. Niemniej prawda, w samym Watykanie więcej do powiedzenia ma kościół niemiecki, austriacki, hiszpański, z całą pewnością niż ugandyjski, prawda, nigeryjski, a już najmniej chiński. To wszystko jedno, czy nadziemne, czy podziemne. A swoją drogą ciekawą sprawą jest implementacja z afrykańskich kościołów do Chin. I temat osobny. Tak jest. Dobrze, teraz czas na pytanie od państwa. Przede wszystkim na początku prosiliśmy o zadawanie pytań do pana redaktora, bo ze swoim to niedługo sprzedaż. Tak. Więc czekając, prosił. To ja mam taki... Do pana redaktora? Tak, do pana redaktora. Ja mam takie pytanie kwestii liturgii i sprawy właśnie Watykanu. W sprawie połączenia właśnie liturgii rytu chińskiego z tym, co Watykan robił w czasie Soboru Watykańskiego II. To znaczy, wiele głosów w trakcie Soboru Watykańskiego II i wcześniej pojawiało się wtedy na zasadzie takiej, że jakby potrzebna jest liberalizacja tej liturgii, potrzebna jest to, aby stawała się ona bliżej ludzi, za przykładem chińskim, prawda? Że z racji tego, że nie otwarto się na te Chiny, to jakby zamknęło to drogę temu, żeby chrystianizować tamte tereny. I czy uważa pan, że to była jakby słuszna koncepcja, czy jednak nie powinniśmy iść w stronę tego, żeby jednak dopasowywać świat do Boga? Znaczy, przepraszam, żeby Bóg się dopasowywał do świata. Tak. Jak jest jaki tak. No tak, mówiło się na przykład, że jak będzie taka liturgia lokalna, to Afrykanie chętnie będą chodzić tam przez święto. Może i tak, tylko jest taki problem. Mamy rzekę, po jednej stronie jest jedno plemię, po drugiej drugie plemię, prawda? I jak liturgia jest w języku tego plemienia z lewej strony, to ci z prawej strony już nie przyjdą, bo to inne plemię. Jakby liturgia była po łacinie, no, kazanie oczywiście już nie, ale to by jakoś niwelowało te problemy. Jak mamy liturgię dzisiaj gdzieś na, nie wiem, Białorusi, no to Polacy są po polsku, Białorusini po białorusku, już ten nacjonalizm. To znaczy widać, że choćby tylko z tego powodu ta zmiana liturgiczna jest bardzo problematyczna, prawda? No a w ogóle to, o czym wcześniej mówiłem, kwestia suwerenności językowej i tak dalej. Bo prawda jest taka, to już trochę wychodząc poza Chiny, ale tego dotyczy pańskie pytanie.
rozbicie jedności liturgicznej Kościoła Rzymskiego, rozbicie jedności języka było tak naprawdę pierwszym krokiem rewolucji do, po pierwsze, telesterylizacji Kościoła, czyli oderwania Kościoła rzymskokatolickiego od całej filozofii zachodniej, a po drugie do partykularyzacji Kościoła. Bo teraz słyszymy o procesie decentralizacji Kościoła. Episkopaty lokalne, episkopaty narodowe mają otrzymywać jakiś autentyczny autorytet doktrynalny, tak mówi papież. Mamy teraz sytuację, gdzie jak pojedziemy do kościoła w Chinach, w Peru, w Niemczech, gdziekolwiek, no to nie tylko język jest inny, ale również doktryna tak naprawdę może być inna. To jest proces. I element zmiany językowej, rozpisia jedności języka łacińskiego jest moim zdaniem celowym elementem tego rewolucyjnego procesu likwidacji jedności Kościoła Rzymskokatolickiego. Ale powtórzmy raz jeszcze, jak mówił tutaj mój kolega, problem z Chinami nie polegał w XVII-XVIII wieku na języku liturgii, tylko na kulcie przodków. Dzień dobry. Zdążyłem przez ten czas zebrać 3 komentarze i 3 pytania. Bardzo przepraszam, że będę czytać, ale nie chcę się pouczyć. Po pierwsze, taoizm bardziej niż konfucjanizm. Naturalnie konfucjanizm z lekcjami mają prymat nad taoizmem. Niemniej jednak taoizm wydaje się być tym takim bardziej o wiele kompatybilnym z swoją myślą z chrześcijaństwem. Nie można się doszukiwać nawet tam powiedzmy czegoś rodzaju niepełnego objawienia, oczywiście w cudzysłowie. Kolejna sprawa. Sprawa Azji, podatnego gruntu i przeszłości chrześcijaństwa. To tak, Azja jest najmniej chrześcijańskim kontynentem, ale nie ma to podłoża powiedzmy wartości, kultury i religii, ale jest to podłoże tak naprawdę polityki. W Chinach wiadomo jakiej, w Japonii mieliśmy rywalizację i pobudzenie się misjonarzy pod koniec XVI wieku, na początku XVII wieku, którzy według mnie, gdyby nie kłótnie, szczególnie właśnie w okresie rywalizacji Daimyo, to mielibyśmy nawet szansę na chrześcijańską Japonię. Z kolei w Korei Południowej mamy prężnie rozwijające się chrześcijaństwo, niestety przysiągnięte też sektami, ale w Japonii też mamy tak naprawdę rozwój teraz nowych ruchów religijnych, jeśli dobrze pamiętam, jak się nazywa, ale nie chrześcijański. Więc po części można by wnioskować, że chrześcijaństwo ma przyszłość w Azji, tak długo jak po prostu polityka na to pozwoli. Jeszcze jeden komentarz tutaj. Nie ma polityki LGBT w Chinach, powiedzmy, ale mamy przecież takie same procesy, które wynikają jakby niezależnie, czyli właśnie rewolucje Thailand, Lady Trot i tak dalej. Młodzi są o wiele bardziej progresywni i podobni zachowania, powiedzmy, do tej młodzieży zachodniej. Problem taki, że powodem nie są jakby ideologie, a jest to, no i powiedzmy, poglądy, jakie po prostu są USM podczas społeczeństwa, tylko poglądy są po prostu w Chinach akurat polityki jednego dziecka. Ale w Korei Południowej też mamy jeden z najniższych współczynników tak naprawdę cieplaści. Pytania w końcu. Pierwsze pytanie. Na ile patriotyczne stowarzyszenie patriotów chińskich różni się teologicznie od kościoła rzymskokatolickiego? Nie wiem, dokładnie dlatego pytam. Na ile możemy mówić, a czy na ile wiemy, co różni się w przykładzie Pisma Świętego i tradycji chrześcijańskiej, co zostało zmienione i na jakiej podstawie papieżstwo godzi się na kapłanów wyznaczanych przez państwo, które ma bardzo dużo za uszami, żeby powiedzieć łagodnie. I tak za bycie religijne nie idzie się do więzienia, no ale jednak wiąże się z tym, że mamy większą szansę na inwigilację, aresztowanie i tak dalej. I czy faktycznie mamy dwie różne fasady, czy jedna jest dla pozorów, a druga jest ta powiedzmy prawdziwa. I drugie pytanie. Nawiązując do poprzedniej wypowiedzi na temat niechęci Franciszka do Ameryki, to dlaczego papież Franciszek stawia dlaczego papież Franciszek stawia antyamerykańskość, pieniądze i politykę na GE? No nie da się raczej z pewnością zrzucić wszystkiego na powiedzmy wychowanie w Argentynie, tamtejszy program leczenia. To byłoby trochę zbyt krótkie według mnie. I trzecie pytanie, w jaki kierunek pójdzie więc Kościół? Bo gruncie pani pod nogami, a trzeba działać. Ja tylko bardzo krótko na drugie pańskie pytanie, zaraz oddamy kompetentnym prelegentom. Pan pytał, dlaczego papież Franciszek tak robi, a nie inaczej. Tutaj też panowie rzucali takie hasło, dlaczego papież się wysłucha tych europejskich episkopatów, a nie innych. Ja pozwolę sobie tylko krótko państwu polecić książeczkę Papież Franciszek i Matthias St. Gallen, którą napisałem w ubiegłym roku. Tam starałem się pokazać, kto wybrał papieża Franciszka, kto zaprojektował program jego pontyfikatu. To jest czarno na białym, że na to jest episkopat tego samej wypowiedzi papieża Franciszka. To są po prostu europejscy progresiści o konkretnych imionach i konkretnych nazwiskach. Więc wszystko, co robi papież Franciszek, to jest jego niemal dosłowny cytat. To jest krok po kroku realizacja programu, jaki kardynałowie przedstawili na spotkaniach poprzedzających konklamę w 2013 roku. W
wiemy, kto to konklawę de facto zorganizował, kto je przejął, więc wiemy, kto ten program zgłosił. Także można to stworzyć, no i w tym się kryje tajemnica wielu, powiedziałbym, doktrynalnych, także politycznych decyzji papieża Franciszka, czyli jego bezpośrednia środowiskowa zależność od osób, które go wybrały. Dobrze, to ja powiem tak. Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich formalnie nie różni się doktrynalnie od Kościoła rzymskokatolickiego w Rzymie. Jedyna różnica, no to jest kwestia zwierzchności administracyjnej papieża. Kościół katolicki, ten oficjalny w Chinach, uznaje, że utrzymuje łączność duchową z papieżem, akceptując jego nauczanie, tak? Natomiast nie pozwala na zwierzchność administracyjną, ponieważ zgodnie z chińskim prawem utrzymywanie zwierzchności administracyjnej przez papieża w Chinach byłoby poddawaniem się obcej infiltracji, byłoby czymś karalnym. Natomiast ze swoich osobistych obserwacji to zauważam, że Kościół w Chinach jest bardziej konserwatywny niż ten na Zachodzie. Jeżeli chodzi o zwyczaje, poglądy, pozycję księdza na przykład, tak, tutaj im dalej na zachód jedziemy, mam wrażenie, że jest ona niższa, natomiast w kościołach w Chinach spotykam się jeszcze z taką sytuacją, że ksiądz na parafii niczym książę na włościach, także to ten model kościoła w Chinach, sposób jego funkcjonowania, mam wrażenie, jest ogólnie bardziej konserwatywny niż na Zachodzie. Jeżeli chodzi tak i doktrynalnie, i sposobem zarządzania i tak dalej. Natomiast formalnie nie ma różnic, szczególnie nie ma różnic dogmatycznych. Mam kolejne pytanie, chciałbym jeszcze tylko zapytać, bo słyszałem o takiej miejskiej legendzie, bo oczywiście niekoniecznie miejska legenda, bo przecież tam książek, ale było tam wspomniane, że na przykład w przykładzie Pisma Świętego była taka różnica, że właśnie w tej katolicy, no, to jest mi tego stowarzyszenia Pawła Kwiński, przypowieść o kobiecie, do której Jezus powiedział, idź już więcej nie grzesz. Kazał ją ukamienować. To nie było w przykładzie Pisma Świętego, tylko to się pojawiło w jednym z podręczników etyki, który był na jakimś tam podrzędnym chińskim uniwersytecie stosowany. Tak? I to rozpropagowano na cały świat, że zmieniają Biblię, no ale to nie jest polityka państwa sterowana odgórnie, tylko ktoś, kto tak pisał sobie ten podręcznik etyki, tak sobie wymyślił. Różne ludzie mają dziwne pomysły. Ja mam pytanie, może nie konkretnie do żadnego z panów mówiących, ale mam takie pytanie dosyć może kontrowersyjne, ale zostałem je z takiego punktu widzenia moralnego. Czy Kościół katolicki w ogóle powinien dogadywać się z Chinami, czy może szerzej nawet z państwami, które można nazwać je totalitarnymi, to znaczy Chiny mają wiele takich problemów odnośnie właśnie Tybetańczyków, czy wobec których no, dokonuje się ludobójstwa, czy też no, mają tendencje takie totalitarne odnośnie kontroli nad swoimi obywatelami, to znaczy czy Kościół jako no można powiedzieć taki bastion, który przekazuje wiarę Jezusa Chrystusa, to co Jezus Chrystus nauczał, czy ma moralne prawo, żeby dogadywać się, a nie powinno właśnie mieć takiej postawy właśnie non postumów, że no jakby nie powinno się z takim złem w ogóle dyskutować, powinno się stać twardo przy tym, jak powinno być, a nie próbować się dogadywać z tym złem. Świetne pytanie, proszę pana, dlatego że tutaj rzeczywiście w związku z tym, z czym mówiliśmy, no można byłoby dojść do wniosków jednoznacznych, może bardzo smutnych, prawda, dlatego że była mowa, że obecnie, prawda, Stolica Apostolska to jedyne państwo europejskie uznaje Republikę Chińską, ale w każdej chwili zamierza to uznanie przerzucić. Oczywiście Republika Chińska jest, prawda, demokratycznym, wysoce cywilizowanym, świetnie funkcjonującym państwem, alternatywą jest, prawda, kraj dyktatorski, rządzony przez partię komunistyczną, stosujący masowe represje, czyli w zasadzie można powiedzieć, że nie ma o czym mówić. Tylko, że widzi pan, problem polega na tym, że obecny świat jest niedoskonały i w takim razie, literalnie rzecz biorąc, Kościół katolicki nie powinien utrzymywać stosunków z żadnymi państwami
europejskimi, stosującymi aborcję, prawda, zalecającymi rozwiązania moralne wysoce wątpliwe z punktu widzenia moralności katolickiej i że w zasadzie trudno powiedzieć, które kraje obecnie zasługiwałyby na takie uznanie. Ja mógłbym zrobić jedno zastrzeżenie, no prawdopodobnie nie zrywając stosunków z tymi krajami, bo praktyką Stolicy Apostolskiej jest niezrywanie własnej inicjatywy stosunków dyplomatycznych z nikim i nie odmawianie takiego nawiązania stosunków żadnemu państwu, które o to prosi, co najwyżej moglibyśmy mieć wątpliwości, czy powinno się kolokwialnie mówić milczeć do niektórych reżimów, które sobie na to nie zasługują. Ale tutaj też trzeba się oddać pewnej refleksji, bo jak wiadomo, kiedy w okresie międzywojennym Joachim von Ribbentrop zawitał za Spiżową Bramę, zwróćmy uwagę, że Adolf Hitler, chociaż w Rzymie był, to jednak nie zamierzał się z papieżem spotkać. Następnym chowaną głową państwa, która będąc w Rzymie odmówiła spotkania z papieżem, był nikt inny jak Edward Hoppe, nominalna głowa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Otóż kiedy Ribbentrop spotkał się z papieżem, wówczas wszyscy przyjmowali to z oburzeniem, jak można było rozmawiać z takim Ribbentropem, ale kiedy Jan XXIII spotkał się z zięciem Nikity Chruszczowa, Aleksem Adżubejem, to wszyscy mówili, jak to wspaniały gest otwarcia się ze strony Stolicą Apostolską, Stolicy Apostolskiej, chociaż zapewne Adżubej miał więcej za uszami niż Ribbentrop przed rokiem 1939. Więc rzeczywiście, ja ze swojego punktu widzenia wolałbym, żeby biskupi i arcybiskupi mniej, przynajmniej ci, którzy nie są do tego zmuszeni swoimi paszportami i sytuacją bycia obywatelami takiego, a nie innego państwa, mniej entuzjastycznie wypowiadali się na przykład na temat dialogu z Chińską Republiką Ludową, ale takie porozumienia są niestety konieczne, bo w takim razie nie byłoby powodu do utrzymywania stosunków z wieloma państwami europejskimi, których przywódcy również mają spore zaszczyty. Ja bym jeszcze dodał, że mi się wydaje, że Kościół ma głosić Jezusa Chrystusa, a nie demokrację w zachodnim stylu i amerykańską. A jak najbardziej? Człowieka. Będziemy musieli dożegnać Kardynała Chmielewskiego. Dziękuję bardzo za obecność. Ja mam pytanie do ja mam pytanie do pana doktora. Chciałbym nawiązać jeszcze do tych kwestii misjonarskich tam z wieku XVI-XVIII. Słyszałem, że tam były też konflikty pomiędzy poszczególnymi zakonami o to, jak tłumaczyć termin dwóch. Chyba chcieli za użyć tutaj imienia prawego Gusa B, a inni jakieś inne koncepcje, czy mógłby pan wyjaśnić trochę te sprawy? Znaczy tak, były różne koncepcje i początkowo misjonarze, w XVII wieku jeszcze mówili tylko o misjonarzach katolickich, protestanccy misjonarze zaczęli do Chin docierać w wieku XIX. Tak, no i były różne koncepcje. Shandi, formalnie to był jakby przodek panującej dynastii najstarszej, tak? To muszę trochę upraszczająco powiedzieć. Potem było słowo tien. Tien, niebo. Niebo w tej religijności chińskiej było pewną siłą moralną, ale można dyskutować na temat tego, czy miało jakiś osobowy charakter, tak? Potem było jeszcze słowo, które później protestanci często zaadoptowali. Na przykład szel można znaczyć duch albo duchy, tak? Tutaj jest też problem, że w języku chińskim niekoniecznie mamy liczbę mnogą jako kategorię gramatyczną, tylko jako kategorię leksykalną, co to odpowiada. Więc jak ktoś powie szem, to nie wiadomo, czy ma na myśli jednego, a pięciu, lub dziesięciu, lub stan. Także ostatecznie pod wpływem Watykanu zdecydowano na tłumaczenie słowa Bóg jako Tienczu. Tienczu dosłownie władca niebios, gospodarz niebios, tak. No myślę, że to jest to jakby niebo takie dopersonalizowane. A jak? Czy może się? Shen, czyli Shen jako święty, Shen jako duch. Przecież słowo Shen to pierwsze, które tłumaczymy jako święty. To jest to samo słowo, które po chińsku oznacza słowo mędrca. Tak?
Czyli na przykład Konfucjusz był też takim mercem, albo Yao i Shun legendarni łascy listy terpiktymi mercami. Zresztą takich różnych rzeczy przy tłumaczeniach wychodzi bardzo wiele ciekawego, na przykład słowo grzech, i słuchaj, się tłumaczy, oznacza po prostu tyle samo, co przestępstwo, tak? Złamanie prawa. Czyli nie mamy w języku chińskim na przykład formalnie, powiedzmy, różnicy pomiędzy złamaniem prawa a grzechem. Ale jeżeli coś przestaje być złamaniem prawa w takim razie, no to nie może być grzechem według tego rodzaju rozumienia. W takim razie pytanie, no dlaczego, jeżeli, dajmy na to, przecież nie w wypadku Chin, jest zgoda na rozwody, to mamy uważać, że to jest dalej grzech. To prawo na to pozwala. Tak. Myślę, że chrześcijanie chińscy jednak rozumieją różnicę. Tak, my sobie tutaj możemy tak pożartować czy z ironią mówić, tak, ale to też nie stwierdzimy, że chrześcijanie chińscy są takimi ludźmi naiwnymi, niewykształconymi i nie znającymi swojej wiary, tak? Też jesteśmy w XX wieku i ludzie rozróżniają między prawem a grzechem, którzy wierzą. Absolutnie nie chciałem tak sugerować, tylko chciałem zwrócić uwagę na coś innego, prawda? Kiedy w XVI wieku pojawiła się reformacja, ta początkowo funkcjonowała tylko i wyłącznie w ten sposób, że głowami kościoła stawali się lokalni władcy, to sposób myślenia był następujący. Skoro granice naszego kościoła to są granice naszego państwa, szefem kościoła jest władca, biskupi są urzędnikami państwowymi, to w takim razie grzech jest mniej więcej tym samym, co przekroczenie prawa. Wobec tego, jakże to jest możliwe, żeby rozmaite czynności i występki, które przestały się prawu obojętne, takie właśnie jak rozwody, albo na przykład, to oczywiście już nie jest społeczeństwo chrześcijańskie, picie alkoholu, mogły być uważane za grzech. Mało tego, i to jest problem do dzisiejszego dnia, dość żywotny. No jeżeli nie robię nikomu krzywdy, prawda, no to jakże mogę twierdzić, że robię coś złego, stąd pretensje, prawda, do kościoła. To nikomu nie szkodzi, wobec tego, prawda, dlaczego się nie czepiacie. Proszę za trywialny przykład, ale jeżeli przyjmijmy, mam nadzieję, że nikt nie myśli tego literalnie, że mam zwyczaj co piątek wieczorem, no może jeszcze nie teraz, ale później, upijać się, prawda, do nieprzytomności, potem leżeć sobie wesoło na podłodze, to nie robię nikomu krzywdy, wobec tego nie przekraczam żadnego prawa, no ale jako chrześcijanin powinien się z tego wstydzić i się z tego spowiadać. Innymi słowy, w naszym tego słowa znaczeniu, no, przekroczenie prawa i grzech, to nie jest to samo. Czy mają Państwo jeszcze? Panie John, tutaj proszę o Felicja jest tak w synodzie, można słuchać jakieś szary w Chinach, czy to wszystkie, co się powiedzi, wszechnia, czy po prostu jest rozrzucone? Czy to nie jest tak, że ono się tak pierwsze jakby rozpieszło, czy jest tak, że Zoom będzie podatny na chrześcijaństwo, na przykład, czy Dalida Państwa on wypowiadał się z chrześcijaństwa, że jakieś takie grupy izolowane, to są samej rządze. A tutaj bardziej kompetentny byłby mój kolega. Ja mogę się ograniczyć tylko do takich pewnych uwag, i być może, prawda, są mi podważalne. Otóż dlatego bym się nie do końca zgodził z stwierdzeniem, że dla władz w Pekinie chrześcijaństwo to nie jest problem. Bo to rzeczywiście nie jest problem pierwszorzędny, a nawet drugorzędny. Natomiast ono rzeczywiście nie szerzy się równomiernie. Po pierwsze, szerzy się w znacznej mierze w prowincjach Chin Wschodnich, o ile wiem, nie czy mam to przeczyt. Czekiangu, prawda, Huey, prawda, w Henanie, w Fucianie, prawda, tak. Znacznie mniej no, odpornych na ewangelizację właśnie w Xinjiangie, prawda, czyli szerzy się niejako w mateczniku, prawda, myśli chińskiej i jak wiadomo, ono jest dość popularne wśród elit. To jest pewna paralela, prawda, odnośnie czasów przedwojennych, gdzie chrześcijaństwo było procentowo, nawet wręcz promilowo, jeszcze mniej, prawda, zdobywcze w sensie szerokich mas. Natomiast wśród elit chińskich, zwłaszcza ludzi z wyższym wykształceniem, bywało już zauważane. Ja bym do tego dodał tylko jeszcze takie, że chrześcijaństwo można podzielić na takie dwa typy. Takie chrześcijaństwo wiejskie, tak, które tam trwa, powiedzmy, z pokolenia na pokolenia. I rozwijające się intensywnie chrześcijaństwo wielkomiejskie w tych wielkich miastach, tak? Gdzie ludzie
wyrwani tutaj ze wsi. Trzeba pamiętać, że Chiny przeszły wielką, wielką transformację z kraju, w którym zdecydowana większość ludzi mieszkała na wsi, do kraju, w którym powoli większość ludzi mieszka w miastach. I czasami ci ludzie akurat szukają czegoś na niwie religijnej i trafiają na chrześcijaństwo. Tak, natomiast niezależnie od tego, gdzie raczej chrześcijaństwo jest mniejszością, choć jak już się gdzieś zakorzeniło, powiedzmy setki lat, to są całe wsie potrafią być, gdzie większość ludzi stanowią chrześcijanie. Jeszcze mam jedno pytanie. Ja mam pytanie takie krótkie i najwnioskie z możliwych o przyszłość i o to właśnie, co czeka tam katolików na tych terenach. Jeszcze o to, co Kościół może zrobić w przyszłości, żeby rozwijać swoje wpływy właśnie na tamtych terenach. Ja mogę jedno powiedzieć ze swojej doświadczeń i obserwacji. Przede wszystkim nie rzucać się władzą oczy. To wtedy dla wszystkich jest najlepiej, wtedy się to rozwija powoli i bez większych problemów. Ja bym powiedział krótko, że martwmy się o przyszłość chrześcijaństwa w Europie, a nie w Chinach, bo tam ono na pewno ma lepsze perspektywy i wszystko na to wskazuje także odnośnie tych władz, że przetrwa partię komunistyczną. Jeszcze mam tutaj chyba tak, jak? Nie? Co sprawia, że protestanci są bardziej zaadaptowani do rozprzestrzenienia się w Chinach od katolików? Ja mogę snuć hipotezy na ten temat. Pierwsza rzecz to jest to, iż chrześcijanie protestanccy mają przewagę strukturalną, tak? Jeżeli mamy Kościół rzymskokatolicki, mamy biskupa, mamy parafię, mamy księży, łatwiej tą strukturę zobaczyć, że tak powiem. Kościoły protestanckie mogą się rozwijać na dziko. Spotka się 5 ludzi, razem poczytają sobie Biblię, dojdą do wniosku, że to jest to, potem się rozjadą w różne strony, potem znowu spotkają się. Tak, to do tego. Druga sprawa to jest to, iż te kościoły protestanckie też łatwiej przyjmują to, na czym zależy władzom chińskim. Tak? Władze chińskie próbowały narzucić wszystkim wyznaniom chrześcijańskim takie zasady ruchu potrójnej autonomii, czyli tak, że chrześcijanie chińscy powinni sami siebie finansować, nie powinni podlegać żadnemu kierownictwu cudzoziemskiemu i powinni sami własnymi siłami, bez pomocy cudzoziemców, przebić tą wiarę. Tak? Ze względu na swoją strukturę też kościoły protestanckie łatwiej się wpisują w ten schemat. I proszę Państwa, jeżeli popatrzymy na same te zasady, one nie są głupie, jest w tym pewna racjonalność. Na przykład na tej zasadzie funkcjonowało chrześcijaństwo protestanckie w Korei i odniosło dosyć duży sukces. Tak? Zauważmy też, że ci protestanci w Chinach zaczęli się najszybciej rozwijać wtedy, kiedy misjonarze zachodni odeszli i kiedy z Zachodem kontakt został zerwany. Tak? Czyli jak mieliśmy na przykład w 1949, tak się powiedzmy, około tego miliona protestantów, to za jakieś 20 lat mieliśmy już ich 7 milionów. Tak? I to mimo rewolucji kulturalnej, mimo zakazów religijnych, czyli potrafili, organizując się samodzielnie, w jakiś sposób tą wiarę rozprzestrzeniać, w jakiś sposób tak ją przekazać, że była ona atrakcyjna dla innych. Tak? Czyli powiedziałbym tak, że być może dla katolików, żeby powtórzyć ten sukces, może jednak jest potrzebna jakaś większa subsydiarność. Tak? Jakbym to powiedział. Też ja ze strony Koła Ewangelicznego chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować. Wiele osób może się tutaj dziwić, że co ma wspólnego prawo kanoniczne z Chinami, ale podczas tego spotkania przyszło mi do głowy pewne porównanie. Wiele osób mówi, że współcześnie
taką rywalizację geopolityczną na wzór tej rywalizacji Kartagina Rzym. Jeżeli wyjdziemy z założenia, że to Chiny są nowym Rzymem, z punktu widzenia naszej religii, tych wszystkich rzymskich konotacji, możemy się domyślać, co to oznacza. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszam na integrację do Chin.